kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj w planie mam przydekorować dom na jesień. Dużo rzeczy kupiłam i one tak leżą, czekają. Cały czas coś wypada, że nie mogę tego domu przydekorować. Także jedziemy zaraz do Twinkle po dniowe świeczki, po już takie jesienne świeczki. A teraz jesteśmy na lato, przyszłyśmy specjalnie na zimową herbatkę. Przyjechałam właśnie do Twinkle po jesienne zapachy. Ostatnio tutaj byłam i nawet to nagrałam, ale oddałam te zapachy później komuś na urodziny, więc przyjechałam tutaj ponownie. Nagrałam ostatnio z tego materiał, więc wrzucę wam, bo w sumie to samo wziąłam, a nie mogę za bardzo nagrywać w środku, dlatego że jest cały sklep ludzi, co oczywiście mnie bardzo cieszy, ale jak jest taki mały lokal i jest dużo ludzi, to ciężko cokolwiek nagrać, także wrzucę wam ostatni materiał, bo wzięłam te same zapachy. Wpadliśmy z drugą do Twinkle, żeby zabrać jesienne zapachy. Weźmiemy świecę pumpkin, bo on jest taki cynamonowy z dynią. To jest klasyk, podstawa. Weźmiemy sobie z dwa, bo skoro dekorujemy mieszkanie na jesień, to muszą być klasyki jesienne. Ale ten też się bardzo nadaje na jesień, bo on jest taki pieczone jabłko, to weź, dobra? Weź dwie baked apple. Na pewno peanut butter, bo on jest taki ciasteczkowy, też bardzo ciepły zapach. Wezmę jeszcze dyfuzory pumpkin, bo one robią też super klimat. Te same zakupy zrobione i nawet nie wiecie, jaka to jest przyjemność tworzyć produkt, który później sama z przyjemnością palę. I muszę przyznać, że ja się nie spotkałam jeszcze z takimi świeczkami nigdzie, więc cieszę się, że właśnie tworzę tak dobry produkt. No i że one są sojowe, czyli naturalne. Nie mają tej parafiny, nie mają w knocie ołowiu. Do bagażnika wrzuć. Jest tam miejsce? Jest. Musiałyśmy wpaść jeszcze na chwilę do domu, dlatego że moja mama musi wysłać kilka faktur, a mi przyszła paczka od Kazara i ostatnio pobuszowałam trochę na stronie Kazara. Zamówiłam sobie nowe buty na jesień. Ja najwięcej dostaję komplementów i cały czas pytacie mnie o te buty. One są z zeszłego sezonu i słuchajcie, czy wy wiecie, że ja ich jeszcze nie czyściłam? Chodzę w nich praktycznie cały czas, są tak mięciutkie, wygodne, moje ulubione, także naprawdę najwięcej komplementów, jak dostaję o buty, to właśnie to są te buty z Kazara z zeszłego sezonu. Dlatego pokażę wam nowe buty, jakie zamówiłam sobie na jesień. Mam tu kilka opakowań, także lecimy. Kilka. Kilka. Ogólnie to są już propozycje na jesień i na zimę, dlatego że ja zawsze jak zamawiam buty na jesień, to ja chodzę w tych butach też zimą, także no te buty naprawdę tyle ze mną przeszły. Zobaczcie, takich jeszcze botków nie mam. Ze złotą taką obramówką na dole, czarne, zamszowe. Zawsze jest tak, że jak ja coś polecam, to później dużo osób to zamawia. A wiecie, ile moich cioci to zamawia? I później piszą, mówią, Andzie, jakie te buty są cudowne. Więc to mnie bardzo cieszy, że wam coś polecam i wam się podoba. Botki, takie już może na właśnie wieczorowe wyjścia. Na pewno będą wygodne, dlatego że są z niską szpilką. One są szpic. Powiem wam, że ja nie do końca lubię botki, jak są na obcasie zaokrąglone. Bardziej mi się podobają, takie są bardziej eleganckie. Kolejne botki mam również na szpilce i one są z takiej już błyszczącej skóry. Jak wiecie, ja mam po prostu jakąś obsesję na punkcie skórzanych spodni. I ja mam cztery pary takich spodni i wszyscy zawsze mówią, Boże, ty ciągle chodzisz w tych samych spodniach. Nie, ja mam kilka par. Bardzo lubię do jesiennych sweterków, do zimowych stylizacji i stwierdziłam, że do takich spodni świetnie będą się również prezentować takie botki. Również one się sprawdzą świetnie do sukienek, do jeansów. Ja coraz bardziej zaczynam chodzić już w takich eleganckich, takich bardziej poważnych butach, dlatego musiałam sobie zamówić. No i to, co mi się właśnie podoba, to to, że one nie są na bardzo wysokiej szpilce, a na pewno efektownie będą wyglądać. Są tak mięciutkie, ta skóra jest taka... Taka po prostu ona pracuje razem z nogą, ale jak teraz dotykam, no to rzadko kiedy się zdarza, że są takie buty, bo często skóra w butach jest taka twarda. Zainspirowałam się i zamówiłam podobne. Te są bardziej takie rude, a te bardziej takie czekoladki, wpadające właśnie w taki, no fajny brąz to jest. I spójrzcie, one są bardziej może zaokrąglone na przodzie, ale są bardzo, bardzo podobne, więc myślę, że to będą moje drugie ulubione buty na co dzień. Te buty wyróżniają się na
pewno tym, że mają grubszą podeszwę, grubszy tutaj ten obcas. Słuchajcie, sam środek, jak dotykam nawet palcami, to jest tak mięciutki, dlatego to są właśnie moje ulubione buty. Ja jestem zakupoholiczką butów, ubrań mam po prostu pełno i często jest tak, że ja zamawiam, a później nie pamiętam, co ja zamówiłam. I tutaj jest tak samo w tym przypadku. Okej, już wiem. To są buty bardzo również podobne do tych, co mam, do takich długich kozaków, tylko stwierdziłam, że te długie kozaki nie do wszystkiego mi pasują i chciałabym mieć takie krótsze do płaszczyka. Właśnie teraz na jesień powiem wam, że ja w lecie tak często byłam w tych kozakach i mimo, że mi było bardzo gorąco, bo one są dosyć ciepłymi butami, na właśnie jesień, na zimę idealne, to chodziłam cały czas do różnych stylizacji i bardzo wam się również one podobały. Wszystkie buty, które wam pokazuję, są w rozmiarze 38. Zobaczcie, jaka tu jest świetna podeszwa. Tutaj mamy tą gumę, natomiast w środku, tutaj na dnie mamy futerko, więc one dodatkowo grzeją nam stopę właśnie, kiedy jest chłodniej. Kolejne buty na takim drewnianym obcasie, klocku i spójrzcie, ten materiał jest bardzo elastyczny. One są jak takie buty skarpety, ale dają naprawdę super efekt, są bardzo eleganckie. Mamy materiał plisowany, czyli w takie paski. One są naprawdę bardzo ciekawe i super będą wyglądały teraz na jesień. Dlaczego ja wcześniej nie chodziłam w takich butach? Nie wiem. Chyba trzeba do tego dorosnąć. Ja zawsze wolałam z jakieś tam sneakersy, tenisówki, a teraz faktycznie może mam też gdzie wyjść po prostu w takich butach. O, tu, 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 tu. Trochę te buty są podobne do tych. Tutaj mamy świecącą skórę. Tutaj mamy zamsz i troszeczkę też jest inna podeszwa, jak możecie zauważyć. Są też dłuższe i stwierdziłam, że no fajne, Boże, jak ja w zeszłym sezonie, słuchajcie, przechodziłam naprawdę całą jesień praktycznie w tych jednych butach, to stwierdziłam, że muszę mieć więcej po prostu takich jesiennych butów, żeby nie było, że tylko mam jedne buty w szafie. Kupiłam sobie ostatnio takie fajne komplety, takie sweterkowe spodnie, góra sweterkowa, więc jak ja widzę te buty wszystkie... Wy też lubicie, bo wiem, jak zawsze pokazuję buty, to jesteście zadowoleni. Będzie to naprawdę wszystko super wyglądało. Zostawiam wam, słuchajcie, linki do tych wszystkich butów w opisie i przypominam, że ja noszę rozmiar 38 i zawsze z Kazara właśnie te 38 mi wszystkie pasują. A tutaj mamy cały dział termoforów i ja zawsze mam obsesję na tym punkcie, bo czy mam okres, czy jestem chora, to zawsze z takiego termoforu korzystam i zobaczcie, jak ładnie zapakowane są z takim kożuszkiem. Można na prezent komuś kupić, a tutaj w ogóle są takie długie termofory, czyli zobaczcie, on jest złożony na pół, więc przez całe ciało możemy się grzać. Słuchajcie, mama mówi, że ten można do mikrofali włożyć, ale zmieściłby się? Czyli nagrzewamy w mikrofali. Fajne takie miśki dla dzieci też. Jesteśmy już na dziale dekoracyjnym i są rzeczy halloweenowe. Już coraz mniej, bo tutaj zaczynają się świąteczne. Poczekajcie, zróbmy taki stop i wczujmy się w klimat świąteczny. Na dziale dziecięcym są też z Dick & White takie ładne kurteczki z futerkiem w środku. One są w różnych kolorach. Ja tutaj wzięłam taką szarą ze srebrnym zameczkiem i drugą taką też wzięłam na prezent. Rozważam takie kiciki. W ogóle jaki konsumpcjonizm ostatnio u mnie jest. Stara ja wróciłam. Już nie muszę oszczędzać na wesele. To teraz żaleję, ale takie kiciki bardzo mi się podobają. Chciałabym na wannę postawić w łazience, ale mama mówi, że to chyba przesada, bo są za długie, za wysokie. One są sobie na przecenie, one przemawiają do mnie. 254 z 350. Pobierz. Pierwszy strzał i od razu taką piękną znalazłam. Ostatnio w domu nie było takich ładnych. To jest fajne, nie? Bardzo, bardzo. Welcome to our home, pumpki nowy. Fajne, nie? Bardzo. Musimy jedną do domu, a drugą do Twin. No to ja bym dwie wzięła. Później się zastanowimy, tak? Ja sobie w domu zobaczę, która do Twinkle jest. Chyba tą wzięła, albo możesz zamienić później. Dobra, wezmę dwie. Jestem teraz na dziale z zabawkami i takie zabawki były, jak byłam mała w kwiaciarni. I kiedyś była sytuacja, że szłam na urodziny, poszłam z ciocią kupić prezent dla koleżanki. I była tam taka lalka, Biedronka właśnie. I ja powiedziałam, że ja nie chcę, jakby kupiłam tą zabawkę, ale nie chcę iść na urodziny, bo chcę zostawić tą lalkę dla siebie. I czy wy sobie wyobrażacie, że ja bardzo walczyłam z tym, żeby nie pójść i zostawić, ale ciocia mi chyba nie pozwoliła i kupiła mi na drugi dzień. I teraz jak to zobaczyłam, to chcę to dla Żarlotki. No to taki bardziej chłopięcy już.
Masz nadzieję? Synka, oczywiście. Czekam na wnuczkę. Wróżka ci wywróżyła, że będziesz miała syna, chciałam ci powiedzieć. Chcesz ją założyć teraz? To ja ci pomogę, daj. Założymy. A co tu się w ogóle działo pod naszą nieobecność, co? Bawiłaś się z tatą? Aha. Kąpałaś się pewnie. Kąpałaś się z kulką. Rozumiem, płatki były, tak? Dobrze. Ale to teraz nie jedź, wiesz, bo kurteczkę ubrudzimy. Ja? Fajnie, super. Podoba ci się? Podoba się, ja widzę, podoba się. Ale super. Dziś kotek taki. Kicuszek taki malutki, koteczek. Rozpakujemy? Tak, pomóc rozpakować? Dobrze. Fajnie, taki śpiący kicuszek. Pokaż go, Boże, jak on mi się podoba. Jaki to jest słodziak mały. Słodziak? Dzidziuś niuni to jest. Powiedz babie dziękuję. Proszę bardzo. Ciężko mi się zdecydować, którą wybrać, ale chyba ta mi się bardziej podoba, bo jest taka jesienna, przez tą dynkę pomarańczową. Więc tą zostawiam, a tą zawiozę do Twinkle, do nas, do sklepu. Mamo, chodź zobaczyć, który fajniejszy wrzos tutaj. I zobacz, fajniejszy taki. No. Kolor. Wydaje mi się, że ten drugi. Czemu? Że tak nie jest? Ten. Tak mi się wydaje. Bardziej jesiennie, nie? Okej. Okay. Tak? Mhm. Tak. Fajnie jest? Tak. No to jest to. To schowamy na wiosnę, wiesz? A to zabieramy do domku. Przerzuciłam sobie te trawy tutaj w ten wazon z Zary. Wcześniej miałam go w tym czarnym, natomiast wygląda to o wiele fajniej, uważam. Postawię sobie chyba na stole tutaj w kuchni. Ale też kupiłam ostatnio jeszcze w Homely same takie białe i mam w planach postawić tam zamiast tych kwiatków. Ta donica z Zary jest super, ona jest betonowa, natomiast jest bardzo ciężka. Co tam jest? O, co ty masz? Króliki? Ja mam króliki. Babcia wychodzi z koleżankami. Mnie babcia zabierała, słuchaj, chciałam ci powiedzieć. Mam wziąć szarpkę? Nie, nie będę ci tego robić, bo się uganiasz strasznie. Już jest w sukience, tak? Zobaczcie, trochę tu jest bałaganu, bo ja przy okazji sprzątam, wyjmuję rzeczy i zrobiłam tak, że wszystkie te kiciki tak tutaj ułożę, dlatego że mam dużo wrzosów, więc też gdzie indziej je powrzucam. Szkoda, że nie mam takich samych wazonów. Chociaż... Czekajcie, mam... Jezu, wiem co zrobię. Mam taki wazon jeszcze w pokoju gościnnym. O, tutaj właśnie ten. Ajajaj. Nic, kropelką nie przykroję. Czasami się śmiejecie, że ja jak coś kupuję, to mówię, że na lata. Ale właśnie te wazony mam już sporo. Z 4 lata chyba, także brawa dla mnie. Wszystkie te dekoracje ja już pokazywałam wam we wcześniejszych vlogach, więc jak czegoś szukacie, to znajdziecie właśnie w tych filmach, gdzie pokazywałam, jak kupuję rzeczy do dekoracji. A to jest Flory Point, tylko wam przypomnę. I tak właśnie myślę, że tutaj najładniej będzie wyglądała ta doniczka. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wonder about you.
Czego przytulić? A, welurek! Ale to nic! Oj! No piękne te materiały! Ale jak ja nie będę się przytulać, to będzie dobrze. Mamy gości. Będziemy oglądać jakieś walki. A ja, zobaczcie, te dynie, które kupiłam w Home & You, postawiłam w kuchni. Jedna jest taka zwykła, a tutaj dwie mamy, które się otwierają i myślałam, że słodycze tu wstawimy. Natomiast jak ja tu wstawię słodycze, to Charlie będzie o tym wiedziała i będzie sama wyjmowała, więc wolę wrzucić herbatę. Przełożę sobie tutaj i fajnie to bardzo będzie wyglądało i będzie praktyczne. Bo wiecie, będę chciała herbatkę, otwieram, wrzucam do kubka i wszystko jest pod ręką. So much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together and I lose my within. Oh, I feel so much better.